Ludziska, świat za nami znika! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale my już zaczynamy z tej strony zwierzę. Dzisiaj z papier zbieramy szybko drewno, zanim ono zniknie. Słuchajcie, zanikający świat w Minecraft. Tak, jest to datapak ogólnie zabrany z zagranicy. Jest to wzorowany. Datapak jest z zagranicy po prostu, także serdecznie zapraszam do zagranicznych kolegów, którzy nagrali tego datapaka, moi drodzy. I w końcu, kurczę, go nagrywam, bo chciałem go od dawna w sumie nagrać. Miałem nawet alternatywną wersję, którą z Zetim zrobiliśmy, ale w końcu udało się znaleźć i znaleźć tutaj czas z papierem, żeby go nagrać. Musimy szybko pozbierać drewno i dzisiejszym zadaniem fajnie byłoby wejść to w sumie do Netheru, ta do Endów sobie wejść. Bardzo dobry pomysł. Nie zrobimy jakiś challenge, wejść do Endu, losowy drop versus znikający świat versus challenge. O, najlepiej coś takiego. I stary, położyłeś ten crafting tak bardzo niekorzystnie. I swoją drogą, daj mi od razu kamień, jak nakopiesz. Tam jest jaskinia pod nami, więc... Daj mi kamień, stary, bo ja kurczę... Staram się. Bo ja... O, crafting zniknął, fuck! Dobra, czekaj, położę go niżej, bo słyszałem, teoria jest, że jak się położy niżej, to jest mniejsza szansa, że on od razu zniknie. Dobra, zdobądź kamień i zrób mi kamienny kill off, a ja, stary, idę zwierzęta pozbierać, zjedzenie w sensie, i pozbieram trochę bloku, bo to strasznie szybko znika, nie? Ja nie wiem, jak oni to zrobili, że to nie laguje, kurczę, ale dobra. Dobra, szybkie zbieranko świnek. Zobaczcie, po prostu masakra, jak ten świat, kurczę, szybko, fuck, wpadłem tutaj gdzieś. Dobra, daj mnie dyrta, daj mnie dyrta, fuck, pode mną znikają bloki też, wow. Crafting zniknął, także czekaj, zrobię sobie tylko screena szybkiego, bo tu muszę mieć, wiecie, na miniaturkę. Cyk, jest normalnie, dobra, świnki, chodźcie tutaj. Muszę pozbierać jedzenie, zanim będziemy, kurczę, w jakiejś mega opakowanej sytuacji. Mam sobie kifol, jak coś. Kifol masz dla mnie, dobra. Pytanie, czy woda musisz też znika, podbić? Stary. Dobra, zbiorę drewno nie, szybko. Ja nie wiem. Dobra, szybkie drewno, bo drewna nam... Gdzie jesteś? Dosyć. I stary, ja jestem tutaj. A tam widzę ciebie, dobra. Ja, stary, zbieram drewno, bo my na pewno drewna potrzebujemy, bo jak, kurczę, drewno poznika, to nie będzie za ciekawie. Jak dasz mi kifol, no, to już będzie spoko. To byłaby lipa. Bo niestety sadzonki nie możemy posadzić, bo jak, kurczę, w ogóle jakie to poryte się zrobiło wszystko, masakra. Zresztą powoli parkour zaczyna. Stary, chodź, tu jest węgiel. Już biegnę, tylko dotknę ostatnie drzewo. Jasne, dawaj tutaj, bo kurczę, węgiel jest. Myślę, że tyle drewna będzie nam wystarczyć, bo tu nawet na uchacie wystarczy tyle, żeby ten... Mam nadzieję, że są pod nami jakieś diamenty i najlepiej lawa, kurczę. Co więcej, będziemy się po wodę wyjść tutaj. Ty, ale nie wiem, co to za erozja tu się stała, gdzie jesteś? A jej, widzę ciebie, dobra, biegnę. Stary, tutaj po prostu, ten świat się rozpada. Świat Minecraft się rozpada, oh yeah. Dobra. Yeah. Łap kill off. A i właśnie, przypominam o łapie w górę, moi drodzy. Jak już łapię kill off, no to możecie zostawić łapę w górę pod tym odcinkiem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mimo, że już był za granicą i tak dalej. I nie wiem, czy w Polsce go ktoś nagrał. Chyba, znając życie, już tak, bo widziałem, że dużo ludzi się w ogóle do datapaków teraz przyczepiło i zaczęło, kurczę, je nagrywać, co jest w sumie konkurencja. W sumie spoko, moje filmy będą przy nich boostowane tym, że, kurczę, oni nagrywają z datapaków, więc nie mogę się tego czepiać. Ale widziałem, że więcej ludzi się czepia, czy się uczepiło datapaków w takich właśnie tego rodzaju, więc, kurczę, no możliwe, że już się pojawiło to w Polsce, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, dobra. Węgiel, muszę sobie pozbierać trochę węgla. Węgiel. Nie wiem, czy idziemy, nie, no raczej pójście za tym na sam dół razem z korozją to nie jest za mądry pomysł, bo kurczę, znikną nam diamenty czasami jeszcze, jak je znajdziemy czy coś, więc ja sobie pozbieram w ten sposób. Mam 10 węgla, dobra, tyle starczy. Tu jest w ogóle kanion stary odkryty i najlepsze jest, że ten kanion też znika, nie? Ten kanion też znika sobie po trochu, wszystko w środku, czyli to jest tak, że od góry to znika. Tak. Okej, muszę tutaj wejść, gdzie tutaj jest żelazo. Mam tylko nadzieję, że mi nie znikniesz pod nogami. Tu jest żelazo, dobra, idę po żelazo, stary. Bo żelazo będzie nam potrzebne. I nie widzę żadnych diamentów w tym kanionie, na szczęście. Znaczy, szczęście w nieszczęściu. Mamy tu jakąś jaskinię. W sensie ten, opuszczoną kopalnię. Ale, kurczę, nie mam zamiaru wchodzić czasami gdzieś tutaj za bardzo ten. Trochę żelaza potrzeba. I czy tu jest szkielet? Nie, dobra, to był kawałek granitu. Także dobry szkielet, cyfrę. Ale teraz czekaj, muszę sobie teraz tak, postawić crafting tutaj. Mam na szczęście zadaszenie, więc nic mi się nie stanie. Cyfer sobie coś czytał, bo tutaj informacji dostaję po prostu natłok w czasie nagrywania, nieważne. Cyfer, spiesz się, kurczę, spiesz, bo musisz tutaj normalnie, cyk. No i to jest kolejna w ogóle sesja nagraniowa, moi drodzy. Bo ja mam także ostatnio, kurczę, nie ma tak, że Cyfer se siądzie, kurczę, na spokojnie, jeden odcinek dziennie czy coś. Cyfer po prostu siada
i nie ma, że marudzisz, nagrywa, kurczę, parę odcinków naraz. Lecę po prostu na takim flow, jak w tym momencie i mam energię. Przed chwilą nagrywałem jeden odcinek, teraz nagrywam drugi odcinek, zaraz będę nagrywał trzeci odcinek, kurde, później czwarty odcinek. Och, tyle energii trzeba wykorzystywać po prostu, to wiecie, kiedy jeszcze ją mam, a mam ją, bo wy zostawiacie łapy w górę, bo wy zostawiacie subskrybery, bo wy zostawiacie, kurde, no, sponsorów wspierających, no, każda forma wsparcia w tym momencie dostarcza mi masę energii. Dobra, mam na baketa, stary, jeszcze trzeba by zrobić kifol. I będzie można powoli myśleć o tym, żeby zejść tutaj z tej jaskini. Fuck, bo tu jest, kurczę, na ten... Na wysokim. No bucket. A w czym wodę do obsydianu weźmiesz, stary? Rację. Dobra, tutaj jak tam wygląda? Tam jest lawa. Papier, czemu ty zszedłeś? Co jest, kurde? Czemu nie? Tam? Dobra, o, na przykład dlatego, nie? Śmiesznie by było... Creeper zamknął? Prawdopodobnie. Śmiesznie by było w ogóle, jakby tak świat wybuchał po części, nie? Co chwilę trochę. To by mogło być, kurde, ciekawe. Jakby losowe eksplozje na całym świecie, aż świat do bedrocka zejdzie. Stary, to obok ciebie wybucha, czy...? Właśnie nie wiem. Może to koło ciebie jakieś creepery? Znaczy, ja nie widzę żadnych creeperów. Może jest jakiś blok, który właśnie tak eksploduje, czy coś? Nie wiem. Może. Nie wiem, nie grałem na tym datapaku wcześniej. Także what the hell, stary! Nie, mam diamenty. Ty wiesz, że to chyba przyspiesza? Masz diamenty, to szybko zbieraj i diamenty rób. Mam dwie, tylko te. Tylko dwa diamenty były w skrzynce w opuszczonej kopalni w Minecraft Exe. Ja, stary, muszę wejść do góry. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda u góry, wiesz? Ja chcę po prostu spojrzeć, jak wygląda znikający świat w Minecraft. Ja tego nie widziałem na oczy własne. Tylko mówię, za granicą to mi się obejrzeć zdarzyło, kurczę, jeden odcinek taki. I naprawdę... Czemu woda zniknęła? Bo blok wody znika? Nie, halo? Dobra, jest. Po prostu nie podniosłem jej wcześniej. Ej, stary! Ole, pogrom tu jest w ogóle! Co domyślam to jest? Się. Ale jak to znika w ogóle wszystko, stary, zaraz nic nie będzie dyrta. Wyobraź sobie grać na takim survivalu, że na przykład świat, kurcze, znika, a później dopiero się zaczyna spadać z nieba. Wszystko poza dyrtem, nie? Taki cave block specjalny, kurcze. O, to by było, co? O, to, pomysł dobry na mapę tu dałem, widzowie. Podchwyćcie ten pomysł, halo. Dobra, o Jezus, spadłem, czekaj. Muszę sobie wodę zabrać jakąś z powierzchni. Ale widzę, że woda też, ej, znika, woda też zniknęła. Bo nie ma już za wielu źródeł tutaj u góry. Dobra, i szukaj diamentu, stary, w tym czasie. Ja zbiorę wodę i idę do ciebie. Dobra, woda, o nie, shit. Dobra, szybkie wejście tutaj. To jak idziesz do mnie, to polecam szybciej, bo ja zaraz umrę, tu są moby, więc jakbyś mógł je wybić. No kiepsko. Mam tylko siekierkę drewnianą jako broń, powiem ci. Wystarczy. Tak sobie zrobiłem, a ty masz kilo zresztą, więc co ja to... Dobra, czekaj, cyk, ała. Stawiam nigdzie wody. Mogę zrobić water bucket challenge, ale wolę nie robić. Ajdź! Kame tu cosita. A. Dame tu cosita. A. Czekaj, ja jestem w tym kanionie. Gdzie ty jesteś, papier? O nie. Shit. No właśnie moje itemy wybuchły. Bo ciebie nie było nigdzie. O, stary, lawa mnie zalewa! Wszystkie diamenty, wszystko poszło z dymem. Stary, ty mi tu nie mów, bo ja tutaj, kurde, stary, parkierować próbuję. No ja nie mam nawet drewna na nowy kilo, musisz mi dać swoje. Jaskinie. Musisz zejść do jaskini, stary. Dobra, szybki. O, dwa creepery. Pucia facia, dobra, jeden zabił drugiego, super. Poszukajmy jakichś diamentów. No czemu tu tyle creeperów jest, holo? Spodek, daj mi jakieś kilo w żelazny. Chodź tu, stary, do mnie, słuchaj, łap, i masz, i lecisz na tym, kurcze, i na speedzie. O! Diamenty! Jeden! Dobra, będzie na kilo! Jeszcze 3 żelaza, potrzebuję na wiadro. Jeżeli już, stary, nieważne, ja mam wiadro i na 2 kilofy diamentowe mam. O! Dobra, to się tak nie rozleje. Muszę zatkać tą lawę, nie da się zatkać tej lawy. Dobra, papier, musisz ze mną tutaj przejść szybko. I, stary, biegnę. Wchodzimy i kopiemy ten. I kopiemy obsydian i, stary, ty, nie mam jak zapalić. Co jest? What the fuck? Dobra, nie mogłem zrobić kilofa. Miałem zapalniczkę, ale poszła z dymem. Dobra, chodź tutaj. Dalej, bo ja ci kilof chcę wyrzucić. Czekaj, kopię flint. Stary, dobra, dobry pomysł. Ja mam żelazo jeszcze, więc będziemy mogli odpalić. Ty, nie musimy tego całego skopywać, wystarczy tutaj kawałek tego skopać i do netheru wyjdziemy. Dobre pomarańczowe, jak to mówią tam, gdzieniegdzie. Ile potrzebujemy, żeby zrobić? Czekaj, 3 i 2, nie? Masz wiadra, więc w teorii możesz zrobić portal. Ale tak będzie szybciej niż wiadrami. No właśnie nie. No tak, i bezpieczniej. No nie, to daj mi wiadro. Stary, tak jest szybciej i bezpieczniej, także nie. Daj mi wiadro. Tak jest szybciej i bezpieczniej, nie spieszymy się.
Masz szybciej kilo. Szybciej skraftuję piec i tak dalej. Masz kilo w hopie, dalej. Jak będziemy kopać we dwóch, to tak będzie znacznie szybciej, a tak to tylko ten. Stary, bo tu ci diamentowy kilof leży, nie? Jak on ci wpadnie do lawy czy coś, to ja nie ręczę, mam 4, dobra. Czekaj, czyli tak, muszę położyć tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy i jeszcze trzy bloki, tak? Dobrze liczę? Jeszcze trzy bloki muszę wykopać, stary. I dobra, i lecimy. No i to jest szybsze niż jakbyś miał, kurczę, lawą to wylewać i tak dalej. Mhm. Nie. Tak, to jest zdecydowanie szybciej, stary. No właśnie nie. No właśnie tak, no bo kurczę, zobacz już. Stary, zanim ty dokończyłbyś to tak ten od zera, no to ja już będę kończył. Jakbyś mi nie biegał, byłoby jeszcze szybciej na przykład. Dobra, szybkie niszczone. Ja nie biegał gdzie? Stary, nie przebiegaj mi. Dobra, cyk. Mamy 3 obsydianu i skończone zaraz będzie portal. Jeszcze jedna sztuka tylko i jest gotowe. No i widzisz. No i faktycznie, no szybciej jest skopać, niżeli zawodować, zalawować. Zrobiłeś? Musisz to zawodnić jeszcze, stary, odpowiednio. Dobra, jest, cyk. I co, masz już flint and steel? No, nie mam żelaza. To daj mnie, bo ja mam. Dobra, i zaraz wejdziemy do netheru, tylko ja chcę zobaczyć, stary, jak to wygląda wszystko. Bo generalnie challenge już accepted, challenge już mission completed, że tak powiem, a ja chcę zobaczyć jeszcze, jak to wygląda, jak tam idzie do nas. Jak tutaj jest z tym rozpadaniem się świata. No, kurde, ciekawie, czekaj, wejdę sobie na gamę modę spektatore, zanim wejdziemy do netheru, bo naszym zadaniem zostanie zaliczone w momencie, kiedy wejdziemy. O, ja cię pitole, ej, zrobiliśmy to, szczerze, nawet szybciej niż myślałem. Jaki świat poniszczony, what the hell? O, stary, co to jest? Co to ma być, kurczę, czekajcie, idealny screen do miniaturki, cyk. Jest mission complete, goddamn. No i to idziemy do netheru, nie? No nie ma co tutaj specjalnie jakoś przedłużać. Myślę, że jesteśmy najlepszymi tryhardami, stary, jeśli chodzi o zrobienie tego tak szybko. No i w netherze już dałoby się przeżyć, teoretycznie. Przyjmując, że mamy losowy drop tam, tak? Albo, że będzie wersja 1.16. Dobra, papier, chodź, wchodzimy do netheru. Ja udowadniam, że szybciej jest tym, czekaj. No, ale już zrobiłem. Także ja byłem szybszy. Nie, bo ty masz zapalniczkę. Dlatego byłeś szybszy. Nie. Tak. No i zobacz, ile żeś to robił, stary. Ja już zrobiłem, zobacz, i zero problemu. A bo tak robisz, nie, to ja ci mówię, na jednym bakecie jakbyś robił. No to jest na jednym bakecie. Oszukujesz. Dobra, zbierz tę wodę. To, jest, no. To właśnie było na jednym bakecie, kolego. A kupa, prawda, tam, zobacz. O, dobra, to ja idę swoim portalem, ty idziesz swoim. Okej. Okay. Robimy takie zawody, kto szybciej w netherze, elo. Elo, H2-0. Nie mogę wejść do netheru. Trzeba to jest? Bo no, generowałem świat. O ty kurde ciumcioku ty. Czekaj, czy nether też znika? Dobra, nether nie znika, także wygraliśmy zakład. Słuchajcie, także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzisiaj taki krótszy odcinek, bo zrobiliśmy cały challenge. No nie, papier, ty jesteś głupi. Mieliśmy przeżyć w netherze, a nie zginąć w netherze. Żyjemy. Dobra, także dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, suba i tak dalej. Cześć. Cześć.